Dziesięciu polskich aktorów w zagranicznych filmach. Materiał oparty na artykule z portalu film.wp.pl. Na wstępie chciałbym Was zaprosić na kanał Drama TV, gdzie koleżanka, którą zresztą mieliście wczoraj okazję usłyszeć na Światowej Dyszce, będzie opowiadać o największych dramach z showbiznesu, czy też z YouTube'a. Jakub Gierszał. Jest synem reżysera teatralnego Marka Gierszała. Urodził się w Krakowie, gdy miał kilka miesięcy. Wyjechał z rodzicami do Hamburga. W 2009 roku zadebiutował na ekranie rolą zbuntowanego rockmana Kazika w filmie Wszystko, co kocham w reżyserii Jacka Burcucha. Popularność przyniósł mu film Sala Samobójców, w którym wcielił się w postać Dominika, lica listy z bogatej rodziny, który uzależnia się od świata wirtualnego. Boże, ten film był taki beznadziejny. W 2013 roku zagrał główne role w dwóch niemieckojęzycznych filmach. Postać Maksymiliana w Mrocznym Świecie oraz Feliksa w produkcji Diabeł z Trzema Złotymi Włosami. Znacie? Świetnie, ja też nie. Znam za to jego chyba najpopularniejszą rolę, czyli tę z filmu Dracula. Historia Nieznana z 2017 roku. Joanna Kulik Polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna oraz piosenkarka, dwukrotna laureatka orła za drugoplanową rolę w filmie Sponsoring i za pierwszoplanową rolę w filmie Zimna Wojna, za który otrzymała także europejską nagrodę filmową. W Polsce znamy ją bardzo dobrze i po wielkim sukcesie zimnej wojny mówiło się o karierze aktorki za granicą, a prawda jest taka, że za granicą już występowała, a mowa tutaj o brytyjskim filmie Hansel i Gretel łowcy czarownic, jak i francuskiej produkcji Niewinne. Marcin Dorociński, polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, sześciokrotnie nominowany do orów za pierwszoplanowe role w filmach Boisko Bezdomnych, Revers, Róża, Obuława i Jack Strong oraz za drugoplanową w filmie Moje córki, Krowy. Od kilku lat pojawia się również w zagranicznych produkcjach. Głośno było o jego udziale w filmie Operacja Antropoid u boku Jamiego Dornana. Oprócz tego Dorociński zagrał w niemieckim serialu Cape Town i duńskim filmie Małżeńskie porachunki. Nie wolno zapomnieć o polsko-brytyjskiej produkcji 303. Bitwa o Anglię, w której wcielił się w postać pilota dywizjonu 303. Agata Buzek, polska aktorka i modelka, laureatka Orła za pierwszoplanową rolę w filmie Reverse. Córka byłego premiera Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek w 2010 roku zajęła 61. miejsce w rankingu Forbes 100 najcenniejszych gwiazd polskiego show -biznesu. Pojawiła się we francuskim filmie Niewinne, a także w dramacie sensacyjnym Koliber. Właśnie tam zagrała u boku gwiazdy kina akcji Jasona Dama. także naprawdę mocny wpis w CV. Daniel Olbrychski, polski aktor teatralny i filmowy, w 1965 roku zagrał swoją pierwszą dużą rolę u Andrzeja Wajdy, Rafała Olbromskiego w Popiołach, odtąd regularnie grywał w polskich filmach. Od 1970 roku zaczął też występować w produkcjach zagranicznych. Wśród wielu reżyserów, w których filmach pojawił się Daniel Olbrychski, trzeba wymienić Wolkera, Schondorfa czy Nikiteł. Michałkowa. Jednak rola w amerykańskim thrillerze szpiegowskim Salt wywołała w Polsce największe zamieszanie. Olbrychski zagrał rosyjskiego szpiega i stanął naprzeciwko samej Angeliny Jolie. Jerzy Sztur. Polski aktor filmowy i teatralny, reżyser, pedagog, profesor sztuk teatralnych, pisarz i polonista. Laureat Polskiej Nagrody Filmowej za rolę drugoplanową w filmie Persona non grata i Nagrody Specjalnej za osiągnięcia życia. Tytuł profesora sztuk teatralnych uzyskał już w 1994 roku. Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Z powodzeniem radzi sobie na polskim rynku, ale często bierze udział we włoskich produkcjach. Cudze Życie, Kajman, Maryja Matka Jezusa, no i oczywiście głośne Habemus Papam, Mamy Papieża. Michalina Olszańska, córka Agnieszki Fatygi oraz Wojciecha Olszańskiego. Urodziła się 29 czerwca 1992 roku w Warszawie. Choć gra w polskich filmach, można ją znać za anatomii zła, czy córek dancingu. Z powodzeniem rozwija swoją karierę u naszych sąsiadów. Zagrała główną rolę w rosyjskim dramacie Matylda, zachwyciła w czeskiej produkcji Ja, Olga Hepnarowa, a także pojawiła się w musicalu. Muzykanci. Kasia Smutniak, polska aktorka filmowa i telewizyjna, modelka, która największą popularność zdobyła we Włoszech, gdzie pracuje i mieszka od lat. Doceniana za kreacje dramatyczne, jak i komediowe, bywa nazywana młodszą siostrą Moniki Bellucci. Ma na swoim koncie dużo znaczących ról, m.in. Zapnijcie pasy, dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, żona czy mąż, no i oczywiście była nominowana do nagrody Włoskiej Akademii Filmowej. Warto wspomnieć o filmie Loro, filmie o włoskim premierze Sylwio Berlusconim. Natalia Siwek. Bardziej znana pod swoim pseudonimem Natalia Avelon. Urodzona we Wrocławiu już w przedszkolu po obejrzeniu przedstawień we wrocławskim Teatrze Lalek odkryła swoje zainteresowanie muzyką, teatrem i sztuką. Na początku kariery pracowała jako fotomodelka. Pierwszym filmem, w którym zagrała główną rolę, był biograficzny komediodramat Das Wilde Leben, opowiadający o życiu Usi Obermeier, ikony rewolucji seksualnej lat 60. w Niemczech, uznawanej za jedną z najsłynniejszych grupi. Partnerka Jagera, jakby kto pytał. Muszę o niej zrobić odcinek na historię tak swoją drogą. Na potrzeby ścieżki dźwiękowej tego filmu Avelon w duecie z Willi Wallo nagrała cover piosenki Summer Wine. Zagrała też filmowej wersji Far Cry. Tak, to ten wyjątkowo paskudny film. Izabela Skorupko, polsko-szwedzka modelka, aktorka, piosenkarka i fotomodelka, urodziła się w Białym Stoku. W 1995 roku zagrała Natalię Simonową w 17. filmie o przygodach agenta Jamesa Bonda Golden Eye z debiutującym w roli agenta 007 Piersem Brosnanem. Rola zapewniła jej międzynarodową rozpoznawalność i co ciekawe, po debiucie w Jamesie Bondzie zagrała w filmie Ogniem i Mieczem. Następnie wystąpiła w hollywoodzkich produkcjach w filmie sensacyjno-przygodowym Granice Wytrzymałości, thrillerze fantasy science fiction Władcy Ognia z Christianem Baleem, Matthew McConaugheyem i Gerardem Butlerem oraz horrorze Egzorcysta Początek. I o ile film Egzorcysta Początek jest beznadziejny, tak władcy ognia naprawdę są bardzo fajną fantastyką i inteligentną fantastyką, także warto obejrzeć. Bonus Rafał Zawierucha, polski aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i radiowy. Urodził się w Krakowie, dorastał w Kielcach, gdzie spędził większość swojej młodości i uczęszczał do liceum. W 2012 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Na początku występował w Teatrach Warszawskich Współczesnym, Och! Teatrze, Imka i Kapitol, a także Teatrze Telewizji. Prowadził telewizyjny cykl Kanal Plus Discovery, Polska Filmowa, zagrał m.in. w filmach Jack Strong, Bogowie, Wkręceni, Obywatele i Miasto 44. Znany jest również z serialu Przepis na Życie czy Siła Wyższa. W 2012 roku za rolę w filmie... Księstwo Andrzeja Barańskiego otrzymał nominację do Złotej Kaczki dla najlepszego aktora. Na łamach filmu, tak pisał wtedy o nim krytyk Łukasz Maciejewski, ma w sobie jasność, wdzięk i entuzjazm wiecznego dziecka. Sympatia od pierwszego wejrzenia. I taką sympatię poczuł właśnie do niego Quentin Tarantino, gdyż on obsadził go w obsadzie filmu Once Upon a Time in Hollywood, w roli Romana Polańskiego. Także trzeba przyznać, że dla tak młodego aktora, bo urodził się w 1986 roku, rola w filmie Tarantyna i to tak ważna jak postać Romana Polańskiego to jest naprawdę niezwykłe osiągnięcie. Także czekamy niecierpliwie, co tam nasz polski aktor pokaże. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i koniecznie zajrzyjcie na kanał Drama TV, ponieważ myślę, że będzie z tego coś dobrego. Ponadto napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zajrzyjcie na Światową Historię gdzie. Może dawno filmu nie było, ale na pewno lada moment się pojawi. Trzymajcie się. Cześć.